Szanowni Państwo, w imieniu społeczności Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Franciszka Mireckiego w Dobczycach witam Państwa bardzo serdecznie na 5. Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Rytmicznych. Słowa te kieruję do wszystkich naszych gości, przedstawicieli samorządu, szanownego jury, które dziś oceniać będzie konkursowe prezentacje, do wszystkich nauczycieli, rodziców i opiekunów przybyłych na dzisiejszy festiwal wraz z uczniami. Przede wszystkim jednak witam naszych dzisiejszych wykonawców. Dzieci, które przez wiele miesięcy dzielnie i sumiennie przygotowywały się do występu pod okiem swoich wspaniałych, pełnych zaangażowania nauczycieli. Ostatni raz spotkaliśmy się tutaj ponad 5 lat temu, w 2018 roku. Oczywiście mam na myśli spotkanie na żywo. Pandemiczny listopadowy czas 2020 roku, w którym odbyła się 4. edycja festiwalu w formie online, skutecznie uniemożliwił nam wspólne dzielenie się muzyką. Festiwal bowiem, prócz konkursowych zmagań w duchu zdrowej rywalizacji, jest wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń, uwag, wzajemnego inspirowania się. Tym bardziej cieszymy się, że dziś znów jesteście Państwo z nami w gościnnych progach Auli Widowiskowej Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego imienia burmistrza Marcina Pawlaka w Dobczycach. Dziękujemy za tę możliwość dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach, panu Andrzejowi Topie. Brawo. Słowa podziękowania kierujemy także do naszych wspaniałych sponsorów. Gminy i miasta Dobczyce oraz Starostwa Powiatowego w Myślenicach. Nasze wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem starosty powiatu myślenickiego, pana Józefa Tomala oraz honorowym patronatem burmistrza gminy i miasta Dobczyce, pana Tomasza Susia. Dziękujemy Radzie Rodziców działającej przy Szkole Muzycznej im. Franciszka Mireckiego w Dobczycach za ufundowanie słodkich upominków dla wykonawców. Patronat medialny nad dzisiejszym wydarzeniem objęli telewizja internetowa i TV Myślenice, miesięcznik gminy i miasta Dobczyce Tapeta oraz myślenicki miesięcznik powiatowy Sedno. A teraz zapraszam na scenie panią dyrektor Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Franciszka Mireckiego w Dobczycach, panią Magdalenę Iżyk i proszę o otwarcie festiwalu. Dzień dobry Państwu. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie witam wszystkich tutaj zgromadzonych. Witam panie jurorki, wszystkich nauczycieli oraz wszystkich uczniów. Dzisiejszy festiwal, to dzisiejsze wydarzenie poprowadzi dla Państwa pani Barbara Gładysz-Krzołek, która przed momentem tutaj przed Państwem była. Całą koordynację tego wydarzenia zorganizowała pani Karolina Vogt-Grybisz. Ja nie będę już przedłużać, bo zapewne wszyscy już oczekują swoich występów, więc życzę wszystkim tutaj miłego pobytu w naszej szkole, a wam, drodzy uczniowie, pięknych interpretacji ruchowych. 5. Ogólnopolski Festiwal Zespołów Rytmicznych uważam za otwarty. Zanim przejdziemy do zmagań grup rytmicznych, chciałbym przedstawić tegoroczne jury. Przewodnicząca, pani Lidia Florek-Stokłosa, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem nauczania przedmiotów teoretycznych, współautorka podręczników Nasza Muzyka oraz nowego solfeżu dla uczniów szkół muzycznych pierwszego stopnia. Od prawie 30 lat jest związana z ogólnokształcącą szkołą muzyczną pierwszego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie. Spod jej skrzydeł wyszło już kilka pokoleń młodych muzyków. Oprócz tego od 2011 roku pracuje na stanowisku starszego wykładowcy w Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, prowadząc zajęcia z metodyki nauczania przedmiotów teoretycznych. Komponuje piosenki dla dzieci,
Tworzy też aranżacje utworów klasycznych na zespoły perkusyjne. Została wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa. Pani Urszula Cebula, absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Od 22 lat pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Kolbuszowej jako nauczyciel rytmiki i kształcenia słuchu. Współpracowała z Centrum Edukacji Artystycznej jako współautorka podręczników do rytmiki i kształcenia słuchu z audycjami muzycznymi, podstaw programowych oraz programów nauczania. Pełniła też funkcję doradcy metodycznego. Jest ekspertem do spraw awansu zawodowego oraz autorką zbiorów piosenek dla dzieci i baśni muzycznych. Pani Kinga Rolka, absolwentka klasy fortepianu i rytmiki Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie oraz studia wokalistyki estradowej w Katowicach. Ukończyła z wyróżnieniem studia na specjalności rytmika Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 2018 roku pracuje tam jako wykładowca, prowadząc m.in. zajęcia rytmiki, techniki ruchu oraz improwizacji fortepianowej. W zeszłym roku obroniła tytuł doktora sztuk muzycznych. Jest nauczycielem w Szkole Muzycznej w Gdowie oraz w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie. A teraz, drodzy uczniowie, nauczyciele i wszyscy zebrani goście, rozpoczynamy przesłuchania 5. Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Rytmicznych. Jako pierwszy wystąpi zespół Świątnickie Prymki ze Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Świątnikach Górnych. Zespół tworzą uczniowie klasy trzeciej. Grupę przygotowała do dzisiejszego występu pani Monika Radwan. Prosimy też, aby w międzyczasie przygotował się do swojej prezentacji zespół Do Re Mi z Pałecznicy. Zapraszamy na scenę. Thank you.
Thank you.
imienia Stanisława Gruszki w Pałecznicy. Ten zespół to również uczniowie z klasy trzeciej. Grupę przygotowała pani Beata Sypek. A do swojego występu przygotowuje się teraz zespół Kastaniety z Niepomnianek. Thank you.
Dziękujemy zespołowi Doremi. Na scenę poprosimy teraz zespół Kastaniety z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza, filia w Niepołomicach. W skład zespołu wchodzą uczniowie klasy pierwszej. Grupę przygotowała pani Izabela Turecka. Powoli do swojego występu szykuje się też zespół Zimowi Przyjaciele z Tuchowa. Thank you.
Dziękujemy Szkole Muzycznej z Niepołomic. A teraz zapraszamy jeden z najbardziej licznych, bo aż 20-osobowy zespół, który tworzą uczniowie klasy drugiej ze Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Józefa Władysława Kroblowskiego w Tukonie. Zimowych przyjaciół do dzisiejszej prezentacji przygotowała pani Natalia Wanda. Kolejną grupą rytmiczną prezentującą się dzisiaj na scenie będą Wesołe Nutki z Tybarii. Thank you.
Dziękujemy zimowym przyjaciołom i zapraszamy na scenę zespół Wesołej Muzyki Zespołecznej Publicznej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w tym barku. Wystąpią uczniowie z klasy drugiej. Grupę przygotowała pani Beata Mimoś. Następnie na scenie ponownie reprezentanci Tuchowa, zespół Śnieżne Nutki.
Dziękujemy uczniom z tym barku. Teraz na scenę poprosimy kolejny 20-osobowy zespół z Tuchowa, Śnieżne Nutki ze Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia im. Józefa Władysława Krogulskiego. Zespół jest złożony z uczniów klasy trzeciej. Grupę przygotowała pani Natalia Pawła. Po nich wystąpi grupa rytmiczna z Brzeska. Thank you.
Dziękujemy Śnieżnym Tutkom z Tukowa. Zapraszamy na scenę grupę rytmiczną ze Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Brzesku, przygotowaną przez panią Małgorzatę Migas. Grupę tworzą uczniowie klasy trzeciej, a w międzyczasie mobilizuje się grupa rytmiczna z Myślenic. Thank you.
Dziękujemy bardzo Grupie Rytmicznej z Brzeska. Poprosimy teraz o występ Grupę Rytmiczną z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Ludomira Różyckiego w Myślenicach. Grupę przygotowała pani Dorota Wałuska. W skład zespołu wchodzą połączone klasy druga i trzecia. Do występu szykuje się zaś zespół rytmiczny klasy trzeciej z Dobczyc. Zapraszamy na scenę gospodarczą.
gospodarzy dzisiejszego wydarzenia. Zespół rytmiczny klasy trzeciej ze Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Franciszka Mieleckiego w Delczycach. Grupę przygotowała pani Karolina Kocht-Grybisz. Jest to kwitka, jest trzymać w nas kontakt.
Dziękujemy uczniom ze Szkoły Muzycznej w Dobczycach. Drodzy Państwo, była to już ostatnia prezentacja 5. edycji festiwalu. Gratulujemy wszystkim grupom wspaniałych występów, a ich pedagogom pięknych efektów, które mogliśmy dziś podziwiać na dobczyckiej scenie.